piątkowe popołudnie sprawa Jezusa wydała się być przesądzona. Zawisł na krzyżu, oddał ducha, serce przestało bić, mózg i ciało przestało funkcjonować. Sprawdzono to dokładnie, żeby nie było wątpliwości. Zdjęto z krzyża, ciało złożono do grobu. Wszyscy przeciwnicy Jezusa, dostojnicy z Rady Najwyższej, wreszcie mogli zacząć świętować. Pozbyli się tego niewygodnego nauczyciela, jego nauczania, tego nauczania, które sprawiało im wiele kłopotów. No bo jak mogli przejść nad tym, że miłować nieprzyjaciół? Nadstawiać drugi policzek? Zachowywać się tak, jak Chrystus zachował się w świątyni i powywracać, nie wiem, stoły i handlarzy i wszystko, co się tam działo, to było dla nich za wiele. Nie dawali rady. Koniec problemów z Jezusem. Przeciwnicy Jezusa mieli też powód do ulgi. Nawet w pewnym stopniu byli dumni, że wszystko tak przebiegło sprawnie i bez jakichś wielkich napięć. Trwało 24 godziny, pozbyli się problemu. Koniec. Nawet ci ludzie, którzy byli wewnętrznie gdzieś tam rozdarci, którzy zastanawiali się, czy przypadkiem, być może, a może tak jest, że to On jest tym obiecanym Mesjaszem, że On jest tym, za kogo się podaje, chyba też troszkę się wyciszyli i uspokoili. Bo pewnie gdybyśmy my byli wśród nich, pomyślelibyśmy sobie, to niemożliwe, żeby On był Mesjaszem. Przecież Bóg do tego by nie dopuścił. Miłujący Bóg nie pozwoliłby na to, ażeby coś tak strasznego spotkało Jego Syna. Gdybym ja miał jakąś władzę, nigdy bym nie dopuścił do tego, żeby mojego Syna coś tak strasznego spotkało. Nie miało to żadnego sensu. Teraz tylko pozostałoby czekać, aż sprawa ucichnie. Jezus z Nazaretu przejdzie do jakichś tam wspomnień, krótkiej historii, ludzie zapomną i będziemy dalej żyli tak, jakby nigdy nic się nie stało. A w niedzielny poranek, taki jak dzisiaj, sprawa wyglądała już zupełnie inaczej. Pusty grób, serce bije, ciało funkcjonuje, spoczywa wieczerze, spotyka się z ludźmi, zmartwychwstały Chrystus, Jezus żyje. W rzeczywistości zmartwychwstał. Sprawa Jezusa po prostu nie wygasła, nie skończyła się, ale nabiera zupełnie innego charakteru. Ludzie nawet nie mieli czasu, żeby o Nim zapomnieć, bo Chrystus powstał z martwych. Tak wygląda ewangeliczny opis tego wydarzenia. Ewangelia Mateusza, do której zaglądamy od kilku miesięcy. Po szabacie pierwszego dnia tygodnia o świcie przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Wtem podszedł, usunął kamień, usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawice, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. A anioł zwrócił się do kobiet. Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Tak jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. A potem idźcie czym prędzej. Powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych. Jeszcze przed nimi będzie w Galilei. Tam go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Dla nas chrześcijan praktycznie w tym miejscu moglibyśmy skończyć. No bo ewangeliczny przekaz wygląda tak, jak wygląda. Wszyscy w to wierzymy. Moglibyśmy powiedzieć amen, zaśpiewać kilka jeszcze radosnych pieśni i pójść na wielkanocne śniadanie, czy też wielkanocny obiad. Gdyby jednak
Był wśród nas ktoś, albo ktoś, kto nas słucha, co tak mówi, no wy chrześcijanie, to tak w to Pismo Święte, tak wszystko z tej Ewangelii, tak i do wiary, i do życia, i do bożności, wszystko. Proszę bardzo, chcemy trochę dowodów spoza Pisma Świętego? Proszę bardzo. Skonfrontujemy to nauczanie Pisma Świętego z nauczaniem historyków. W tym czasie stał się przyczyną nowych zaburzeń niejaki Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę. Zjednał sobie wielu Żydów, jak też i Greków. On to był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat skazał go na śmierć krzyżową, jego dawni uczniowie nie przestali go miłować, bo trzeciego dnia ukazał się im znów jako żywy, co o nim, jak i wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiedzieli boscy prorocy. I odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje społeczność chrześcijan. Istnieje społeczność chrześcijańska, społeczność Tomy, chciałoby się powiedzieć. Którzy od niego otrzymali tę nazwę? Rok 90 naszej ery, Józef Flawiusz. Jeszcze jednego historyka, który bliższy naszym czasom trochę. Doktor Frederick Bruce z Uniwersytetu Manchester powiedział tak. Materiał dowodowy dla Nowego Testamentu jest o wiele lepszy niż dla wielu pism autorów klasycznych, których autentyczności nikomu się nie śni kwestionować. Gdyby Nowy Testament był zbiorem pism świeckich, ich autentyczność byłaby powszechnie uważana za niepozostawiającą ani cienia wątpliwości. Historyczność Chrystusa jest tak oczywista dla historyka pozbawionego uprzedzeń, jak historyczność Juliusza Cezara. To nie historycy rozpowszechniają teorie przedstawiające Chrystusa jako mit. Koniec cytatu. Prawda o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Pana dla ludzi jemu współczesnych była tak oczywista, jak fakt, że widzieli i mogli spotkać się z Nim, a także rozmawiać. Ci, którzy byli zwolennikami, wierzyli, że to jest prawdą, ci, którzy mieli wątpliwości. Widzieli go także ci, którzy zwalczali jego naukę. I ponieważ im to się nie podobało, zrobili wszystko, albo w tamtym czasie robili wszystko, ażeby zafałszować tę prawdę zmartwychwstania. A Bertolt Brecht powiedział, prawda daje ci wybór. Kłamstwo nie daje szans. Kto nie zna prawdy, jest tylko głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest zbrodniarzem. Wróćmy do naszego ewangelicznego tekstu. 8 wiersz. Kobiety szybko odeszły od grobowca. Pełne strachu i wielkiej radości pobiegły powiadomić jego uczniów. Wtem po drodze spotkał je Jezus. Witajcie, zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły jego nogi i pokłoniły mu się. Wtedy Jezus powiedział, nie bójcie się. Idźcie, przekażcie moim braciom, by szli do Galilei. Tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze strażników przybyli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Wówczas zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. Mówcie, nakazali, że jego uczniowie przyszli w nocy i gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. Oni więc wzięli pieniądze, postąpili tak, jak ich pouczono. Taka też pogłoska rozniosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy. Można byłoby powiedzieć, że po dzień dzisiejszy, przez całą historię chrześcijaństwa,
Na różne sposoby ludzie próbowali zakłamać ten fakt zmartwychwstania Chrystusa i okraść Jego naśladowców z ich wiary w Jego zmartwychwstanie. Do klasycznych teorii kłamstw w sprawie zmartwychwstania nie będziemy wracać, bo my je wiemy, prawda, ludzie wtedy i teraz mówią, a Chrystus omdlał, zemdlał, później w chłodzie tego grobu spoza zmartwych i taki wymęczony odwalił sam kamień. Nie wracamy do takich historii. Znalazłem kilka dość oryginalnych historii na temat wytłumaczenia zmartwychwstania Chrystusa albo zniknięcia Chrystusa. Żeby nie powiedzieć, niektóre z tych historii są dziwaczne. To są dziwaczne próby wytłumaczenia pustego grobu. Niektórzy twierdzili, że to ogrodnik miejsca, w którym znajdował się pierwotny grób Chrystusa, przeniósł zwłoki, gdyż nie chciał, aby zwolennicy zmarłego zniszczyli mu ogród, nawiedzając tłumnie grób swojego nauczyciela. Można wymyślać różne kłamstwa. Znaleźli się tacy, co skłonni byli przyjąć, iż pusty grób był wynikiem niecnych działań grabarzy. Słysząc coś o królewskim pochodzeniu Jezusa, grabarze mieliby wykraść Jego ciało w nadziei, że ktoś im za to zapłaci. Pewien myśliciel, obdarzony bujną wyobraźnią, wpadł na pomysł, iż pusty grób był wynikiem szczególnego trzęsienia ziemi. W miejscu, gdzie spoczywało ciało Jezusa, miała zrobić się szczelina, która pochłonęła zwłoki. Kolejny wstrząs sprawił, iż skały połączyły się na nowo, stwarzając wrażenie, że nic się nie stało i że tak po prostu się to samo skąd jakoś wydarzyło. Najgłupszą hipotezę można powiedzieć, bo delikatnie mówiąc, jest hipoteza, że mówisz, że pusty grób przypisuje się działaniu nieznanych wcześniej ani potem mikrobów. Miały one w nadzwyczajnym tempie sprawić całkowity rozkład ciała Jezusa. Ktoś złośliwie dodał, że te kosmiczne drobnoustroje złożyły jeszcze w taką ładną kostkę chustkę Jezusa, którą był przykryty, jak czytam u Ewangelisty Jana. Czy nie do wiary, że komuś się chciało wymyślać tego typu historię, żeby zakwestionować prosty fakt zmartwychwstania Chrystusa. No dobrze, a jak dzisiaj jest z naszą wiarą? Nas, ludzi żyjących tutaj, nie wiem, w Tomaszowie, w Warszawie, w Polsce, gdziekolwiek się znajdujemy. Jeśli badania, te, które za chwilę przytoczę, zrobione zostały solidnie i zgodnie z prawdą, zgodnie z wszelkimi regułami badań, to wyniki ich są absolutnie szokujące i uświadamiające, że jesteśmy w naszym kraju, jesteśmy terenem jak najbardziej misyjnym, miejscem, gdzie po prostu trzeba głosić Ewangelię, mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa. Z badań TNS-u wynika, że 81% Polaków wierzy w Boga, a 95% deklaruje, że są chrześcijanami. Czyżbyśmy mieli ponad 10% takich chrześcijan ateistów? To się nie domyka. ? 48% wierzy w śmierć na krzyżu Chrystusa. 47% wierzy w Jego zmartwychwstanie. Jeszcze gorzej jest z wiarą w niebo. 38%. Piekło. 31%. Istnienie diabła, 28%. Dogmat o niepokalanym poczęciu, 38%. Sąd po śmierci, 39%. Ksiądz Kazimierz Sowa tak to skomentował, te wyniki. Wiedziałem, że mamy do czynienia z religijnym analfabetyzmem, ale nie sądziłem, że dotyczy on tak praw podstawowych jak dogmaty. To jest duża porażka wszystkich, począwszy od księży, a skończywszy na rodzicach. Z pierwszych komentarzy płynie zgodny wniosek. Tak dramatyczny poziom wiary wymaga zdecydowanej reakcji. Inny komentator przyznał, że czas skończyć z mitem chrześcijańskiej wiary większości Polaków, a tę sondażową większość nazwał wtórnymi poganami. Tomasz Terlikowski z Frondy. Jaka jest recepta? Powiedział dalej. Zabrać się do roboty, czyli do ewangelizacji.
cytuję jego, nie chodzi o to, by robić to w świątyniach podczas spotkań rozmaitych grup, ale by wyjść z dobrą nowiną do ludzi. Tak, pewnie będą się z nas śmiać i będą patrzeć na nas jak na głupców, ale cóż z tego? Tak powiedział, napisał. No to wracamy, jak my powinniśmy to robić, zgodnie z Ewangelią, do Ewangelii Mateusza. 16 wiersz. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie tedy, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Co wydarzyło się w życiu tych 12 tych uczniów Chrystusa, jego naśladowców? Co wydarzyło się, skoro z ludzi sparaliżowanych lękiem o swoje zdrowie, o swoje życie, nagle opuszczają miejsca swojego komfortu, wieczernik, miejsca swoich spotkań, aby pójść na świat i głosić innym wszem i wobec, że ten Chrystus, który umarł prawdziwie, zmartwychwstał. Co wydarzyło się w ich życiu, że podjęli ryzyko śmierci? Zdawali sobie sprawę z tego, że będąc świadkami zmartwychwstania, a świadek to słowo martyr, oznacza również męczennik. Co spowodowało ich życie, że zdecydowali się na to, żeby zostać męczennikami? Bowiem w tamtych czasach, wtedy, i dzieje się to tak po dzień dzisiejszy, że świadkowie zmartwychwstania Jezusa oddają swoje życie za Niego. Tak jak dzisiejszego poranku słyszeliśmy wiadomość o setkach ludzi, którzy w kościołach zginęli, bo byli na chrześcijańskim nabożeństwie Wielkanocny poranek. Co spowodowało, że ludzie byli gotowi i są do dzisiaj gotowi przyjąć drugie imię, martyr, świadek, męczennik, żeby pójść za Chrystusem? Znany przypadek filozofa, który dobrowolnie oddał swoje życie za swoje przekonania, to każdy z nas wie, Sokrates oddał swoje życie, ale nikt z jego uczniów. Nie wygląda na to, żeby historia przekazała, że ktoś z jego uczniów również oddał życie za przekonania swojego nauczyciela. Znaleźć uczniów, którzy by z powodu fascynacji nauką kogokolwiek byli zdolni oddać swoje życie za tę naukę, to dość trudne zadanie, chociaż zdarza się, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z takim typowo sekciarskim nauczaniem. W przypadku uczniów Chrystusa Pana, wszyscy, oprócz świętego Jana, dokładnie wszyscy apostołowie giną śmiercią męczeńską, wypełniając to polecenie. Idźcie na krańce świata i nauczajcie wszystkie narody. Co zatem wydarzyło się, że opuścili wieczernik, opuścili miejsca, w którym czuli się bezpiecznie i z niesamowitą odwagą idą i głoszą Chrystusa? Wcześniej zamknięci na cztery spusty w swoich pomieszczeniach, zapierający się swojego mistrza jak Piotr, musiało wydarzyć się coś wyjątkowego. Co to jest to coś wyjątkowego? Kochani, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Oni po prostu zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa. Kropka. Aż tyle i tylko tyle. I nie da się powiedzieć nic więcej. Gdyby nie spotkali twarzą w twarz żywego mistrza i Pana, Zbawiciela, pewnie umarliby ze strachu przed Żydami. Jedynie to wyjątkowe doświadczenie
mogło ich wyposażyć i uskrzydlić i dać im siłę i przekonanie do tego, żeby pójść dalej. Nie mogło być inaczej. Musieli go spotkać. No bo jak w jednym miejscu dalej o nich czytamy, gdy zeznają przed Radą Najwyższą, to zakazano im mówić o tym. Oni mówią, nie, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy, czego nasze ręce czy uszy słyszały, czego nasze ręce się dotykały. Musieli przeżyć coś niezwykłego i fascynującego, skoro szli na, nie wiem, areny, ginęli, oddając życie za wiarę, za Chrystusa, ku uciesze Rzymian zebranych w Koloseum. Czy ty spotkałeś Jezusa? Czy spotkałaś? Przechodzi się po Tomaszowie. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Wiemy to z pewnością. Wiemy też, że Bóg jest. Wiemy, jaki jest i możemy Go poznać przez osobiste doświadczenie. Cały wszechświat nabiera znaczenia i celu, a ludzie mogą Go teraz doświadczyć. Mogą doświadczyć kontaktu z żywym Bogiem. Mogą Go spotkać, poznać i nawiązać z Nim relacje. Z drugiej jednak strony, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, chrześcijaństwo nie ma żadnej obiektywnej wartości, ani też jakiegoś realnego znaczenia. Tak, jest piękną ideą, ale z pewnością nie jest warte tego całego zamieszania, które mu towarzyszy. Męczennicy, którzy wychodzili na scenę, żeby ginąć pożarci przez dzikie zwierzęta, współcześni misjonarze, którzy ginęli gdzieś, nie wiem, w Ekwadorze, w Kongo, w innych miejscach, niektórych krewnych tych misjonarzy znamy, spotkaliśmy w swojej służbie i w swoim życiu. Niosąc przesłanie poselstwa Ewangelii, ginęli. Jeżeli nie ma sensu to chrześcijaństwo, to nie ma sensu. Ich śmierć, ich poświęcenie, ich oddanie. Ataki na chrześcijaństwo koncentrowały się głównie na zmartwychwstanie, ponieważ wszyscy krytycy chrześcijaństwa wiedzą, dostrzegają, że w tym właśnie wydarzeniu tkwi sedno sprawy. Na początku lat 30. XX wieku jeden młody brytyjski prawnik, zdolny, uzdolniony, wykształcony, rozważał takie przypuszczenie intelektualnego ataku, żeby w końcu przekonać siebie i innych, że zmartwychwstanie nie jest niczym innym, jak bajką i fantazją. Postanowił oddać światu przysługę, raz na zawsze demaskując zmartwychwstanie jako oszustwo i przesąd. Był przekonany, że jako prawnik posiada wszelkie instrumenty do tego, żeby w końcu udowodnić, sprawdzić, przekazać innym, przesiać te wszystkie dowody, nie opuszczając niczego, co nie spełniałoby rygorystycznych kryteriów dowodu w sprawie. Jednak gdy Frank Morrison, tak się nazywał prawnik, prowadził badania, wydarzyło się coś niezwykłego. Okazało się, że sprawa nie jest tak prosta do sprawdzenia, jak mu się wydawało, jak się spodziewał. W rezultacie powstała książka zatytułowana Kto usunął kamień? A my wiemy, pamiętamy sprzed kilku dni, wszechmocna Boża dłoń odsunęła kamień z grobowca, w którym złożono ciało Chrystusa. Pierwszy rozdział tej książki, którą napisał, brzmi, albo zatytułował ten rozdział, Książka, która odmówiła powstania. Autor przedstawił w nim, w jaki sposób, badając sprawę zmartwychwstania, został przekonany, trochę wbrew swoim zamierzeniom, a także wbrew swojej woli, o fakcie cielesnego zmartwychwstania Chrystusa Pana. Jestem przekonany, że dzisiaj w naszym gronie te cytaty i to wszystko, co tak specjalnie nas przekonywać nie trzeba. Ponieważ gdybyśmy tak odwrócili się każdy do siebie twarzą i opowiedzieli swoje świadectwo, jak my spotkaliśmy Chrystusa, to wierzę, że
wielu z nas byłoby zachęconych do takiej żywej wiary, do takiej wiary, która pociąga innych. Gdy dzisiaj widzimy ludzi, którzy oddają swoje życie Chrystusowi i na znak tego przyjmują chrzest, którego za chwilę będziemy świadkami, to mamy dowody tego dla nas wystarczające, żeby uwierzyć tej prawdzie. A prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwa. Dla nas, ewangelicznie wierzących, ludzi, którzy traktują serio nauczanie Ewangelii, fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest bardzo przekonujący. Ponieważ w niej jest, w tym fakcie jest wiele ludzkich elementów. Jest lęk, jest bojaźń, jest cierpienie, jest podłość ludzka, ale też jest nadzieja, są łzy oczyszczenia, jest miłość, jest odwaga i wszystko to, co tworzy nas jako ludzi. Patrząc na zmartwychwstanie, widzimy też, jak ogromny sposób oddziaływało to zmartwychwstanie na ludzi, którzy byli współcześni Chrystusowi. I to, że Chrystus powstał z martwych, ci, którzy Go widzieli, stanowi ten jeden z dwóch elementów niesamowitego działania Boga w życiu człowieka. Ten drugi element niesamowitego działania Boga w życiu człowieka to jest coś, co jest nie do przecenienia. To jest obecność Świętego Ducha wśród nas. To jest Duch Święty, który gdy patrzymy na twarz zmartwychwstałego Chrystusa i na fakt Jego śmierci i zmartwychwstania, oddajemy swoje życie Jemu, przyjmujemy chrzest na znak tego, że On stał się naszym Panem i Zbawicielem. Duch Święty wstępuje na nas i wyposaża nas do takiego życia, które patrząc z zewnątrz, przez ludzi sceptycznie nastawionych do chrześcijaństwa i tego nauczania, nie ma sensu. My, patrząc z zewnątrz, wiemy, że to życie w kontekście patrzenia na zmartwychwstałego Chrystusa i działania Bożego Ducha Świętego, który jest wśród nas i jest w nas, ma ogromny sens. Nieżyjący już Gustav Jung, Carl Gustav Jung, jeden z twórców psychologii głębi, powiedział rzecz następującą. Główną neurozą naszych czasów jest pustka. Każdy z nas ma zakorzenioną w sobie tęsknotę za tym, ażeby nasze życie miało znaczenie i głębie. Chcesz takiego życia? Jezus ma je dla ciebie tutaj i teraz. Ma życie obfite, ma życie pełne radości i nawet jeżeli łzy gdzieś tam pojawiają się na naszych policzkach, to z tej właśnie radości. Obfite życie ma swoje źródło w Nim. Ja przyszedłem na świat, powiedział Jezus, ażeby owce miały życie i miały je w obfitości. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wiary chrześcijańskiej uważają i uznają, że zmartwychwstanie Chrystusa stanowi fundament naszej wiary i naszego życia. Apostoł Paweł napisał, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżne jest także nasza wiara. Apostoł Paweł cały swój wywód w tym miejscu oparł na udowodnieniu tego faktu cielesnego zmartwychwstania Chrystusa Pana. Więc Chrystus albo zmartwychwstał, albo nie. Jeżeli ta rzecz naprawdę się wydarzyła, to jest to najbardziej fascynujący fakt w historii ludzkości, w historii całego świata. Zmartwychwstanie Chrystusa. Czemu? Bo Jezus niewinny, bezgrzeszny, umierając na krzyżu, wziął na siebie cały mój grzech. Twój grzech, grzech całego świata. I dzisiaj oferuje nam przebaczenie, odpuszczenie grzechu. Oferuje nam akceptację, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji się znajdujemy, ale oferuje przebaczenie i czeka na Twoje wyznanie. Oferuje Ci prawdziwą przyjaźń, ale czeka, że zaprzyjaźnisz się Ty z Nim. Nie ma lepszego momentu niż ten,
ażeby zaprzyjaźnić się z Chrystusem Jezusem, ażeby w święto zmartwychwstania zrobić wszystko, co jest po naszej stronie, ażeby Chrystus powstał z martwych w naszym sercu i w naszym życiu. W prostej modlitwie możemy zwrócić się do Niego i powiedzieć tutaj i teraz, siedząc gdzieś w głębi swojego umysłu: Jezu, dziękuję Ci za to, że za mnie umarłeś. Dziękuję Ci, że oddałeś za mnie swoje życie, przybiłeś moje grzechy do krzyża. Proszę, przebacz mi wszystkie zło, którego się dopuściłem. Proszę Cię, wejdź w moje serce, w moje życie. Proszę Cię, daj mi siłę do tego, żeby się z Tobą zaprzyjaźnić, tak jak Ty chcesz zaprzyjaźnić się ze mną. Jeżeli to uczynisz w swoim życiu, zaczną dziać się rzeczy, których się nie spodziewasz. Zaczną dziać się rzeczy, o których marzyłeś, a może nawet nie marzyłeś, nie wyobrażałeś sobie, że takie tyle dobra spotka cię na drodze twojego życia za Chrystusem. Byś mógł doświadczyć czegoś, czego doświadczyli apostołowie, czego sobie każdemu z nas życzy, z wyjątkiem śmierci. 50 dni później, kiedy Chrystusa zabrakło na tej ziemi, zrobił to, co obiecał. 50 dni po śmierci Jezusa, pomimo doświadczenia Go jako zmartwychwstałego Pana, uczniowie ciągle, mając obraz spotkania z Nim, boją się, po ludzku mówiąc, pójść dalej. I boją się wyjść na zewnątrz ze swojego, w cudzysłowie, wieczernika albo konkretnie z wieczernika i czekają na coś, co obiecał i mógł spełnić tylko ich mistrz Chrystus Pan. Tak, oni dostali, oni jakby wiedzieli, widzieli dobrą nowinę. Widzieli zwycięstwo życia nad śmiercią. W tej konfrontacji widzieli, że prawda zwyciężyła niż kłamstwo wszystkich im współczesnych ludzi. Ale niewiele brakowało, żeby ta prawda została uwięziona gdzieś w ciszy ich domów, zamknięcia. Gdyby nie ten drugi fakt. W tej sytuacji wstępuje na nich Duch Święty, pochodzący od zmartwychwstałego Chrystusa, od Wszechmogącego Boga. I w tym momencie jakby otwierają się w nich drzwi, pokłady, możliwości i takiego prowadzenia, otwartości na prowadzenie przez Świętego Ducha. Wiedzą, co mają robić. Idą na cały świat, głoszą Ewangelię, oddając za nią swoje życie. Ten sam Duch pozwala im w tej chwili wejść w tego typu doświadczenie. Albo nam w tego typu doświadczenie, które oni mieli w tamtych czasach. Zmartwychwstały Chrystus zaprasza każdego z nas do siebie. Zaprasza, ażebyśmy odwrócili się od swoich grzechów i poszli za Nim tak całkowicie, bez reszty, bez pozostawiania czegoś sobie, samemu sobie pod kontrolą. On czeka, aż oddasz Jemu wszystko. Kiedy to zrobisz, tworzy przed Tobą drzwi zupełnie nowych możliwości. Możesz być pewny i pewna. W tym momencie stanie się coś, co zapewni Ci wieczność w niebie. Bo Jezus żyje i chce tę wieczność spędzić z Tobą. Jeżeli Chrystus powstał z martwych, udowadniając przez to, że jest Bogiem, to wcześniej powiedzieliśmy, albo żyje, albo nie. No to żyje dzisiaj, jest żywy i zmartwychwstały. I pragnie czegoś więcej, nie tylko religijnego kultu, ażebyśmy w czasie wielkich świąt patrzyli w Jego stronę i robili rzeczy, które wydaje nam się, że oddają Mu cześć i chwałę i czczą Go. Nie, On pragnie, ażebyśmy doświadczyli czegoś więcej, a nie tylko mieli religijne doznania, religijne doświadczenia. On chce wejść w nasze życie i być z nami przez resztę naszego życia. Powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I już ostatnie zdanie i z nim chcę pozostawić nas wszystkich, zanim się pomodlimy. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, to wiemy z pewnością,
że Bóg jest. Wiemy, jaki jest. I jak możemy Go poznać przez Jego Słowo, czyli przez Pismo Święte oraz przez osobiste doświadczenie. Cały wszechświat nabiera znaczenia i celu, a ludzie mogą go już teraz doświadczyć, mogą doświadczyć kontaktu z żywym Bogiem. I to jest nasza nadzieja zmartwychwstania. To jest przesłanie zmartwychwstania. To jest informacja o tym, że ten Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, ten Chrystus, który powstał z martwych, dzisiaj obecny wśród nas i chce zamieszkać w naszym życiu i chce, żebyśmy dalej razem z Nim przez życie poszli. Czy to nie fantastyczna wiadomość? Powstańmy do modlitwy. Dobry Boże, Tobie dziękujemy za to, że dzisiaj możemy wspominać to, co zmieniło życie wielu, milionów ludzi na przestrzeni historii. Tobie za to dziękujemy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że powstałeś z martwych, że dzisiaj możemy wspominać Twoje zmartwychwstanie. Ciebie chwalimy, Tobie się kłaniamy, w Ciebie wierzymy, za Tobą chcemy pójść, poprowadź nas w stronę wieczności i też modlimy się o to, uczyń nas świadectwem życia i wiary dla tych, którzy za Tobą nie poszli. Daj tyle mądrości i siły, ażeby żyć w taki sposób, aby inni patrząc na nas widzieli Ciebie. Dziękując za zmartwychwstanie, w Twoim imieniu, Panie Jezu, uwielbiamy Boga. Amen.